18 kwietnia wspominamy świętego Ryszarda Pampuri, zakonnika. Hieronim Filip urodził się 2 sierpnia 1897 roku w Trivolizzo, niedaleko Pawi. Był 9. z 11 dzieci Angeli Campari i Innocenta Pampuriego. Osierocony jako dziecko, był wychowywany przez krewnych, rodzinę wiejskiego lekarza. W czasie studiów medycznych odbył służbę wojskową w armii włoskiej. Był to okres I wojny światowej. Przerażał go bezsens działań wojennych. Pisał wtedy: co za marnowanie ludzkiego życia, tylu rannych, tylu poległych. Z wielkim poświęceniem pielęgnował rannych. Za tę służbę został odznaczony brązowym medalem odwagi. W okresie pobytu w wojsku poważnie chorował. Po ukończeniu studiów i stażu podjął pracę jako lekarz. Jego jedynym marzeniem było służyć Chrystusowi, pomagając chorym i cierpiącym. Do misjonarki w Egipcie pisał: módl się, aby pycha, egoizm lub jakakolwiek zła namiętność nie zdołały mnie powstrzymać przed tym, aby widzieć zawsze w moich chorych cierpiącego Jezusa, Jego pielęgnować i Jego pocieszać. Dopóki ta myśl we mnie żyje, jakże piękna i owocna będzie dla mnie praktyka mojego zawodu. Jeszcze w czasie studiów został tercjarzem franciszkańskim, jednak do pierwszego zakonu nie został przyjęty z powodu problemów zdrowotnych. Odmówili przyjęcia mu także jezuici. W stanie świeckim żył radami ewangelicznymi. Aktywnie udzielał się w swojej parafii, opiekując się młodzieżą i organizując rekolekcje. Przez chorych był bardzo ceniony. Wielu pacjentom pomagał także materialnie. Siły czerpał z codziennej Eucharystii i częstej adoracji. W wieku 30 lat, odpowiadając na wewnętrzne pragnienie, wstąpił do zakonu braci świętego Jana Bożego, Bonifratrów. Przyjął imię Ryszard z wdzięczności dla kapłana, którym Pan Bóg posłużył się dla wskazania mu tej drogi, księdza Ryszarda Beretty. Mediolańskie gazety odnotowały, że pacjenci żałowali bardzo porzucenia praktyki przez świętego doktora, jak go nazywano. Ryszard jednak również jako zakonnik kontynuował pełną miłosierdzia i cierpliwości posługę lekarską. W roku 1930, mając zaledwie 33 lata, zmarł na gruźlicę. W roku 1951, w związku z procesem beatyfikacyjnym, doczesne szczątki Ryszarda zostały przeniesione do kościoła parafialnego w rodzinnej miejscowości Trivolizzo, gdzie spoczywają do dziś. Święty Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1981, a kanonizował 8 lat później. Jest patronem lekarzy. Pod wezwaniem świętego Ryszarda Pampuri jest warszawski klasztor Bonifratrów. Imię świętego nosi także znajdująca się przy klasztorze jadłodajnia dla ubogich. Módlmy się. Boże, Ty pozwoliłeś świętemu Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem miłości. Daj nam za jego wstawiennictwem w służbie chorym i potrzebującym naśladować jego miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.